Przechodzimy do rozpatrzenia poprawki 269. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki 269, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 439 posłów za poprawką, oddało swój głos 173 posłów. Przeciwnego zdania było 264 posłów. 2 posłów wstrzymało się od głosu. Stwierdzam, że Sejm poprawkę odrzucił.